Ewelina opowiedziała nam, jak się zaczęła ta wasza współpraca. To trochę nawet nawiązywaliśmy do tego, że taki trójkąt wyszedł, ale ona nam mówiła, że czuła się trochę jak wasze dziecko. Jak wyglądała wasza współpraca, jak te początki w ogóle? A tak, właśnie na planie się śmieliśmy, jak Ewelina była pomiędzy mną a Kubą, że nasza córeczka. Było to tak, że my z Patrykiem współpracowaliśmy już wcześniej, bardziej od strony promocyjnej przy jego filmach. Następnie ja tak sobie zamarzyłam, że chciałabym zagrać w filmie jakąś epizod taki. Nie chodziło mi o jakąś rolę, broń Boże, i chciałam po prostu pojawić się w filmie. To było takie moje marzenie. Chciałam po prostu być na planie, zobaczyć, jak to wygląda. No i właśnie powiedziałam o tym i po jakimś czasie się okazało, że Patryk znalazł taką rulkę i nie tylko dla mnie, ale jeszcze dla mojego Kuby, więc to było super, że mogliśmy na planie jechać razem, bo na pewno było nam dużo raźniej. Co było najtrudniejsze w takim razie? Co było najtrudniejsze? Jeśli chodzi o samą pracę przed kamerą, samo odgranie tej roli, to było spoko, natomiast stresowaliśmy się trochę tym, że właśnie, że był to sam Patryk Wega, byli tacy prawdziwi aktorzy, a pomiędzy nimi my, więc jakby to było takie stresujące, ale ogólnie przygoda życia.